Co tu się dzieje? Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Kamiszka. Cześć, witam. Rozbawiona po walce, tak. Chociaż przegrana. Przegrana, ale bardzo dobra walka. Nie zawsze trzeba wygrywać. Ważne, że się daje dobre walki, daje się ludziom emocje. A poza tym zrobiłam duży progres dzięki moim trenerom. Jestem naprawdę zadowolona. Słuchaj, przerobiłam 3 rundy z mistrzynią świata, więc no jakby mam chyba się czym szczycić. Jesteś z siebie zadowolona? Tak. Okej, jeszcze przepraszam, nie przedstawiłem trenerów. Loska BJJ i Staś Grzegorz, ogólnie przygotowania stójkowe. Jesteście zadowoleni z postawy Kamiszki? Słucham? Jesteście zadowoleni z postawy Kamiszki? Tak, oczywiście, no tak. Taki był game plan, został wykonany. Nie chcieliśmy się bić w stójce, chcieliśmy troszkę oszukać, że coś tam się dzieje, potrzebowaliśmy czekać, aż właśnie Ewa zaatakuje. Ona właśnie nie chciała atakować, jak widzieliście. No i udało się ją przewrócić. Do końca nie poszło wszystko dobrze w tym parterze, tak jak chcieliśmy, no ale game plan był na wywrócenie. Była bardzo, uważam, bliska walka. Jeszcze trzeba obejrzeć, wiadomo, na chłodno, bo przy ringu to nie wszystko się widzi. Wydaje mi się, że to była bliska walka. Jeszcze raz ją obejrzymy, to na spokojnie będę mógł coś więcej powiedzieć. Czyli karnego treningu nie będzie? Nie. Będzie za to karny drink. Karny drink. Z Ewą już miałyście taką relację dosyć ognistą, bo tam weszły takie prywatne sprawy, gdzieś uderzyła w Artura. Tak, ale Ewa w oktagonie powiedziała mi, że bardzo mnie lubi, że mogłaby się nawet z nią zakolegować, a to, co mówiła, to po prostu było pod show i jakby... Nie mam żadnego takiego do niej jakiejś urazy. No po prostu no jest, no. Okej. Tam za kulisami. Potem ją złapię, powiem, przepraszaj, na kolano. Za kulisami usłyszałem, podsłuchałem, myślę, że mogę to powiedzieć, że chciałabyś teraz się bić z lżejszą przeciwniczką. Tak, to na pewno. Już sobie obiecałam to. No, moi trenerzy też są takiego zdania. Wiesz co, ja zawsze dostaję ciężkie zawodniczki i ja po prostu no, się upierdolę tam 2 razy bardziej. No co mam tutaj ci mówić? No, mam mniej siły niż te zawodniczki. No Ewa chyba teraz 67 kilo schodziła do tych 62, więc potem wiesz, to wraca tym zawodniczkom i to widać tą przewagę fizyczną. Poza tym ja jestem malutka, może to jest najgorsze, że jestem malutka i gdzieś tam no jest mi gorzej się walczy z takimi dużymi dziewczynami. Więc jak coś, to schodzę do 57 nawet, mogę zejść. I kogo byś tam dorwała w takiej wadze? Nie wiem, tam to mogę już każdego dorwać. Nie masz już kogoś tam takiego na oku, czy? Nie, ale nie wiem, jak któraś z dziewczyn chce się bić 57, to zapraszam. Kamiczka wyzywa, każdą. Yes. Dobrze, teraz powróćmy jeszcze do twojego partnera. On był dzisiaj tutaj obecny z tobą? Tak, był. A czy dotknęły go słowa Ewy? Nie, myślę, że nie. Wiesz co, Artur ogólnie ma tak, że na nim jest taki... gdzie uciekasz? Na nim jest taki duży hejt i od tylu lat, że się przyzwyczaił i na niego takie rzeczy nie działają kompletnie, więc jakby jednym uchem wpuszczamy, drugim wypuszczamy. Gdybyśmy mieli się każdą rzeczą taką przejmować, to ja bym dzisiaj była siwa i z depresją w domu siedziała. Artur za niedługo zadebiutuje w KSW. Jak oceniasz jego postać, jeśli chodzi o MMA? Wiesz co, jeżeli chce spróbować nowych rzeczy, niech próbuje. Ja go nie mam zamiaru ograniczać. Jeżeli ma zdrowie i chęci, niech to po prostu robi. A potencjał ma twoim zdaniem na MMA? Słuchaj, no ma stójkę już, tak? Dobrą, więc jakby dodać te nogi i parter się uczy, no słuchaj, Pudzian mógł się nauczyć, to Szpilka też się może nauczyć. Kamiszka, powiedz mi, chciałabyś kiedyś zawalczyć razem na jednej federacji z Arturem, na jednej gali nawet na przykład? Tak, i jest to bardzo możliwe, nie mogę powiedzieć jeszcze gdzie, ale już są takie plany. Na razie... Dlaczego jest to fajne MMA? Nie zgadłeś, ale nie zgaduj dalej. O kurwa, o kurwa, o. Ojej, co się dzieje? O. Kurwa, kręć to, co się dzieje, kurwa. Co się stało? No to jest chyba już kurwa przesada. Przepraszam za słowa, ale to już jest chyba przesada. Co to, bomba był? Ej, kto to był? Dobra, powróćmy do naszej... Rozruba była. Dobra, nie, dobra, nieważne. Powróćmy do... Nie nagrywamy. Do... Przepraszam, bo tutaj jest zamieszanie. Przepraszam was, widzowie, że nie pokazujemy, ale do media roomu wtargnęły jakieś osoby. Troszeczkę się chyba wszyscy przestraszyliśmy. No tak, wiesz co, no ogólnie chore są takie sytuacje, nie? Tym bardziej... na dzisiejszej gali się dużo dzieje ogólnie, jeśli chodzi o takie przykre sytuacje. Wiesz co, my jak z Ewą miałyśmy ogłoszenie werdyktu, to, to też tam ludzie krzesłkami siebie rzucali. My też takie przestraszone stanęłyśmy, bo my stałyśmy, a nagle patrzymy, a po prostu ludzie, tak jakby taka fala szła, uciekała, nie?
No nie wiem, co się dzieje. Co ty myślisz wszystkim, co się tutaj wydarzyło? No kupa, no. No kurde, dajcie zawalczyć tym wszystkim zawodnikom. Wiesz, to też jest stres dla nich. No. Chcesz wydać werdykt i nie mieliście czekania na werdyktu, tylko patrzenie, co tam się dzieje. Krzesła lecą. Krzesła leciały, wiesz, no także... Zabierają im w show. To chyba niebezpieczeństwo dla ludzi już, nie, też? No, troszkę tak, ale wiesz co, to... No... Dobra, powracając jeszcze, bo ciągnąłem cię troszeczkę za język. Ty z Arturem na jednej federacji. Może, będzie tak, może nie ciągnij mnie za język, bo już ci nic nie powiem i dostajesz butelką. Dobrze, ale chodzi o to, że będziecie na jednej federacji... Nie powiem, nie, czy na jednej gali, o to mi chodzi. Tak, jest to możliwe, ale już nie ciągnij mnie za język, bo zaraz się o coś znowu zapytasz i znowu coś powiesz i w końcu wyjdzie co i jak. Nie, a czy jest taki pomysł w ogóle, żeby była walka, że ty z Arturem będziecie bili na drugą parę na przykład? Nie, no coś ty, nie, oszalałeś. Nie, chodzi o to, że na jednej gali, nie, ale nie. A byłoby to dla ciebie jakieś takie spełnienie marzeń? Nie, to nie jest dla mnie spełnienie marzeń, że się bić z Arturem na drugą parę. Nie, no nie, to już spełnienie marzeń jest dla ciebie, żeby bić się z Arturem. Z człowiekiem, który jednak miał szansę być mistrzem świata w wadze ciężkiej. Nie, chciałabym właśnie, bo wiesz dlaczego? Bo jednak jak on przeżywa, ja też przeżywam jego walki, on moje i nie wyobrażam sobie tego, że mielibyśmy razem być obok w szatni i on, wiesz, on zestresowany, ja bym była zestresowana, no zobaczymy. Niezdrowa? Ty no, o nie, no jednak siła fizyczna tutaj. Kto wygra, Alberto czy Alberto Dubiel? Alberto chyba wygra, no. Jednak wiesz co, on, ta siła fizyczna i te warunki jednak, wiesz. A czy ta wasza w tej federacji, ta wasza obecność, to, ale to będzie w tym roku czy w przyszłym? Pójdę. W tym roku, czy w bo sobie pójdę. No nie ciągnij za język. Dobrze, a czy kiedy ty zawalczysz jeszcze? W tym roku czy już odpuszczasz w tym roku? Bardzo bym chciała jeszcze w tym roku zawalczyć. Wow! Hajlik czy wchodzi też inna federacja? Nie wiem jeszcze. Nie wiem jeszcze. Dziękuję ci bardzo, bo już tyle się dzieje tutaj w tym wywiadzie, że już musimy to skończyć, bo emocje po prostu. Dzięki. Pozdrawiamy. Pozdrawiam panowie. Dzięki. O, ja też dziękuję.